Witam państwa ponownie. To jest Dzień w Polsce. Ja się nazywam Piotr Barełkowski. Telewizja w Polsce.pl, proszę państwa, a ze mną na łączach pan Jan Bondar, Główny Inspektorat Sanitarny. Halo, panie Janie, czy pan mnie słyszy? Słyszę, dzień dobry. Witam, jest pan rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nieraz już pana gościliśmy w naszych programach. A dziś chciałbym z panem porozmawiać o pewnej narastającej fali informacji, no, za którą kryją się poważne fakty. Otóż różne media donoszą, właściwie już w całym kraju, o ogniskach chorób, które pojawiają się w związku bardzo często, a właściwie w 9 przypadkach na 10, w związku z przebywaniem na terytorium Polski grup imigranckich. No tutaj głównie oczywiście mówimy o Odrze i sprawie Ukraińców, którzy na nią chorują, bo nie szczepią się w swoim kraju. Ja zanim pana poproszę o odpowiedź, ja przypomnę tylko taką wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, profetyczną sprzed lat, który mówił, że jeśli będziemy do Polski wpuszczali takie duże grupy imigranckie, to przywleczone zostaną różne choroby. To było przez opozycję bardzo krytykowane, że on wspomina o takim fakcie. Prezes mówił o tym w swoim przemówieniu sejmowym bodaj. No ale dziś chyba coś takiego obserwujemy. Nie wartościując żadnej z tych grup imigranckich, to jednak widzimy, i chciałbym z pana profesjonalnej perspektywy usłyszeć, jak pan to widzi, widzimy narastające zagrożenie epidemiologiczne. Czy to poważna sprawa? To znaczy, wracając jeszcze do tamtej wypowiedzi, to chcę powiedzieć, że ja już wówczas mówiłem, że mówienie, że przemieszczanie dużych grup ludności nie niesie żadnych zagrożeń tego typu, no, jest brakiem wiedzy. Natomiast też trzeba jakby tutaj właściwą miarę przyłożyć do tego problemu. Po pierwsze troszkę statystyki, więc w tym roku w Polsce odnotowano nieco ponad 220 przypadków odry. Zważywszy na wielkość naszego kraju, no to nie jest, to nie daleko jest do mówienia o jakiejkolwiek epidemii. Jak pan redaktor słusznie zauważył, to są takie punktowe ogniska, najwięcej na Mazowszu, również na Pomorzu, w Warmii, Mazurach i pojedyncze też w innych miejscach kraju. Natomiast tu od razu chcę sprostować, bo z tych 220 przypadków około 190 czy 180 kilku dotyczy Polaków, obywateli naszego kraju. Natomiast w każdym z tych ognisk, to i to trzeba uczciwie powiedzieć, jakby pierwotnym źródłem, tym pacjentem zero, są faktycznie przyjezdni z różnych krajów, głównie z Ukrainy, chociaż nie tylko. Powiem tak, nie jest to, jest to sytuacja, której się tak dosyć uważnie przyglądamy. Natomiast no, trzeba też tak uczciwie powiedzieć, to nie jest sytuacja, żebyśmy tu ogłaszali jakieś specjalne działania. Tym niemniej no, różne dyskutuje się o różnych scenariuszach. W tej chwili no, naszym takim działaniem profilaktycznym jest na przykład drukowanie ulotek w języku ukraińskim i rosyjskim i dystrybucja tych ulotek no, w tych miejscach typu urzędy pracy czy urzędy wojewódzkie, czy też zakłady pracy, gdzie pracują nasi sąsiedzi ze wschodu. Natomiast generalnie to trzeba powiedzieć, że no, to nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna. Ja przypominam, że kilkadziesiąt lat temu w Polsce po kilkaset tysięcy osób chorowało na odrę. Czyli jeżeli chodzi o odrę, to sytuacja rzeczywiście jest takiej proweniencji, jak to wskazywał niegdyś pan prezes, ale utrzymuje pan, że nie jest aż tak poważna. Natomiast z tego, co słyszę, z tego, co wiemy ze statystyk, dużo poważniejszym zagrożeniem może być epidemia AIDS, która także znacznie na większą skalę rozwija się na terenach krajów byłego Związku Sowieckiego. I zdaje się, że Ukraina jest jednym z liderów, jeżeli chodzi o poziom, o skalę tej epidemii. I czy tutaj w Polsce zauważamy podwyższenie
zachorowalności, liczby zachorowań na AIDS i czy tutaj państwo jako główny, już oddaję panu głos, główny inspektorat sanitarny jakieś działania podejmuje w sprawie właśnie rozprzestrzeniania się AIDS? To znaczy, trzeba powiedzieć tak, że w przypadku AIDS, gdzie nie ma szczepień, tak, jeszcze ludzkość takiej szczepionki nie stworzyła, no to kluczowe jest takie własny rozsądek. Ja chcę powiedzieć, że każde ryzykowne zachowanie seksualne no niesie ze sobą ryzyko, nie tylko AIDS, ale tam są też inne choroby, choroby weneryczne, troszkę zapomniane, ale choroby, które wracają i momentami tak z niektórych danych no, ten lekki wzrost tych chorób się w Polsce notuje, ale ja go łączę bardziej z faktem tym, że w Polsce bardzo dobrze jest zorganizowane leczenie HIV/AIDS. Jest specjalna agenda ministra zdrowia, która tam jest jakby wyspecjalizowana w tych zakażeniach. Natomiast dzięki temu, że są nowoczesne leki, które w Polsce są dostępne za darmo dla każdej osoby zakażonej, tak naprawdę zakażenie HIV czy HIV/AIDS stało się chorobą przewlekłą. To już nie jest dzisiaj choroba śmiertelna, to jest można powiedzieć choroba przewlekła. Jeśli ktoś stosuje te leki, poddaje się terapii, no to zakażenie nie skraca mu długości życia. Czyli ale sytuacja jest ciągle pod kontrolą, bo tutaj pytamy o to, jaki jest stan monitorowania przez polskie instytucje tych epidemii. Z tego faktu, że dzięki tym lekom, bo ja to jest, no, ale wielu ekspertów też na to zwraca uwagę, po prostu jakby taki lęk troszkę w społeczeństwie no, zelżał i jest, faktycznie jest wzrost w ogóle chorób wenerycznych, dlatego że po prostu no nie ma tego straszaka, tak, w postaci śmiertelnego zagrożenia, ale jest to bardziej, ja bym tego w ogóle nie łączył z kwestią migracji, tylko bardziej po prostu z takim poluzowaniem wartości moralnych, czy w ogóle no, zasad i z tym, że po prostu bardzo wielu ludzi, głównie młodych, no że tak powiem, ma te ryzykowne zachowania, czyli seks bez zabezpieczeń, przypadkowy i tak dalej, i tak dalej. A panie rzeczniku, i kończąc dość nasz temat, bo też czas nieubłaganie niestety idzie do przodu, proszę powiedzieć, jakie inne jeszcze zagrożenia mogą wiązać się z tym, o czym mówimy w tym programie, czyli z przebywaniem na terenie Polski dużych grup obcokrajowców. Jakie tu jeszcze monitorujecie zagrożenia poza Odrą, o której pan mówił, i poza HIV-em, który tutaj wspomnieliśmy? Nie mamy tych, na całe szczęście, z tego punktu widzenia, nie mamy tych tak zwanych pakietowych migrantów, tak, takich narzuconych nam. Ukraińcy, którzy u nas pracują, że no, jeśli ktoś jedzie, że tak powiem, w poszukiwaniu pracy, to z reguły jest zdrowy. Natomiast no my się tej sytuacji cały czas przyglądamy. To nie jest tak, że jest okej. Okay i bo myślę, że nie zdradzę jakiejś tajemnicy wielkiej państwowej, że takie kuluarowe rozmowy ze stroną ukraińską się odbywają. Ukraina w tej chwili prowadzi taki program, rozpoczęła taki promocji szczepień po zapaści, która tam miała miejsce. Natomiast no, też warto powiedzieć, że każdy człowiek też jakby ze swojej strony no, musi po pierwsze tak unikać ryzykownych zachowań, po drugie jednak pamiętać o szczepieniach, które no, zabezpieczają przed zachorowaniami i to jest myślę taka najlepsza wskazówka. Natomiast organy państwowe no, na razie jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakichś konkretnych rozwiązaniach, natomiast takie kuluarowe rozmowy trwają. Czyli nie jest to sytuacja, która wymaga nadzwyczajnych kroków, natomiast państwo trzyma rękę na pulsie, o czym zapewniał nas pan Jerzy Bondar, główny inspektorat sanitarny. Bardzo panu dziękuję, pan uspokaja, obyśmy byli uspokojeni po tej wypowiedzi. Zostańcie państwo z nami, za chwileczkę kolejni goście, to będzie proszę państwa Jacek Wilk, Partia Wolność.